niedzielny wieczór 1 lipca na scenie Kozienickiego Amfiteatru o tytuł Miss Polski Nastolatek walczyło ponad 20 dziewcząt z całego kraju. Uczestniczki prezentowały się nie tylko w różnych strojach, ale także opowiadały o sobie i swoich zainteresowaniach. Imprezę poprowadzili Krzysztof Ibisz i Robert Jarek. Przed zgromadzoną publicznością wystąpił też dobrze wszystkim znany zespół Ira. Po prezentacji wszystkich uczestniczek przyszedł czas na wyłonienie 10 najpiękniejszych nastolatek. Dziewczęta wybierało specjalnie powołane jury. W jego składzie, poza przedstawicielami poszczególnych firm i instytucji, znaleźli się także reprezentanci Kozienic, wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, starosta Janusz Stąpur oraz prezes działającej w naszym mieście firmy Lactalis, Piotr Walczak. Przewodniczącym jury był prezes konkursu Miss Polski Gerard Parzutka-Wonlipiński. Po wyłonieniu 10 pięknych dziewcząt oceniający stanęli przed jeszcze trudniejszym wyborem. Wyborem Miss Polski Nastolatek. Tytuł ten przyznano warszawiance, 17-letniej Agnieszce Karasiewicz. Koronę przekazała jej zeszłoroczna zwyciężczyni Weronika Szmajdzińska. Nie spodziewałam się tego, że wygram. Chociaż no, każda dziewczyna marzy o tym, przyjeżdżając na taki konkurs, że właśnie osiągnie to największe podium. No, i udało się. Przyjechałam tutaj po prostu, żeby się bawić. Nie liczyłam na wygraną. Niektóre dziewczyny liczyły. A jednak się udało mi. Podczas konkursu wybrano też dziewczęta, którym przyznano dodatkowe tytuły. Czwartą wicemis została Adrianna Mazur. Tytuł trzeciej wicemis przyznano Aleksandrze Ulewskiej. Drugą wicemis została Kinga Marunowska, a pierwszą wicemis zdobywającą jednocześnie tytuł Miss Jowi okrzyknięto Aleksandrę Madryk. W ogóle się nie spodziewałam tego. Myślałam, że nawet nie dojdę do dziesiątki. Jestem w szoku i bardzo szczęśliwa. Na pewno taki konkurs mnie dowartościował, na pewno. I dla mnie to była zabawa przede wszystkim, żadna konkurencja, ja z żadną dziewczyną nie konkurowałam. Tegoroczna impreza, podobnie jak ta organizowana rok temu, cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Przedstawiciele lokalnych władz, wiceburmistrz Małgorzata Bebelska i starosta Janusz Stąpur, wyrazili swoje zadowolenie z faktu, iż mogą gościć w naszym mieście tak piękne dziewczęta i mają nadzieję, że kolejny półfinał Miss Polski i wybory Miss Polski Nastolatek również odbędą się w Kozienicach. Ci, którzy tego dnia nie mogli być w amfiteatrze, mieli możliwość oglądać to widowisko w telewizji TV4.